Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Adrian i dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem maszyn do siewu owsa. Będziemy siać owiec na moich dwóch, na mojej jednej działce, bo na drugiej działce mam pszenicę posianą i u taty też zasiejemy owiec. Łącznie mamy do siania 5,5 hektara owsa, więc zapraszam na film. Sprawdziliśmy oleje, płyny, ciągnik pochodził już sobie 10 minut, spokojnie. Dzisiaj mam zamiar wysiać ten owiec, zobaczymy jak to pójdzie. Słoneczka nie ma, a nasz agregat nie lubi jak jest wilgotno, bo się mało kleje, ale chyba damy radę. Odcinki będą tak jak były, no na pewno będzie mniej taty na razie, bo po prostu musi, wiecie, wszystko musi poukładać sobie, dojść do tego. No już nie będzie tak samo, ale będę się starał po prostu nagrywać tak jak powinien. Kurde, wiecie jak ciężko jest wszystko powiedzieć. Dobra, i teraz sobie cofniemy. Człowiek myśli, co on tam kurde cofa i cofa, nie może trafić. Ciężko jest jak się traci bliską osobę. Tylko nikt się nie spodziewał, że dziadek po prostu tak nagle odejdzie, bo przecież sami widzieliście, chodził, rozmawiał. Ja nawet z nim odcinki nagrywałem, przecież jeszcze ostatnio. Nikt nie wiedział. Ale śmierć nie wybiera. Pierwszą belkę zakładamy? No, no. Najpierw trzeba zmniejszyć dom. Pomiędzy, nie? Gdzie mam palec tam tutaj, co? Tutaj jest, czekaj. Tu było, ile tu było? 102 chyba, czy 103 na środku kuli. 103, no. To trzeba tak ustawić, bo jest to 13 chyba. Jak zaprawić? Nie, czekaj, bo ja już wiem ile. Bo tu jest 113, bo ona tam nie ma sienia. Teraz. Ła! 2. 3. Weź tak dociśnij na dół i teraz mierz. I ile da rady rozszerzyć, wiesz? Masz? No. Idealnie. 104 mamy, nie? To się zapnie. Po prostu zapną się zamki, wiesz? No, belka. Na odciąga. Belkę. Będzie łatwiej. Bo tutaj ty ją wziąłeś i ją położyłeś. A nie, ona chyba w środku jest. Ty ją wkładłeś. Ja wkładałem? No. Dobra. Dobra. Dobra, niech to będzie. Podjeżdżamy, podczepimy agregat uprawowo-siewny z Unii i będziemy próbować siać owiec. No, zaczepaj. Zablokowana, nie pojedzie. 5 hektarów, 58% paliwa, starczy spokojnie. Już z agregatu dużego trzeba wziąć dom, bolec, nie? Wziąłem. Wziąłeś? Dobra. A tu teraz która to góra? Co? Która to góra? Pod niebieskie. No ale która to która górę? Czy obojętne wtedy? Spróbuj, nie wiem, zobacz. A, na dole siłownika, ten co na dole siłownika to na dół. Tutaj wąż, tu idzie. Trzeba będzie przesmarować ją. Jak rok stała. Co ciężko? Jak się źle ułożysz, to ciężko wstać, co nie? Trzeba będzie jeszcze ten komputer znaleźć od Unii. Gdzieś jest na półce. Dobra, uwaga. Thank you.
Od razu za pamięci weźmiemy ten komputer, bo już raz pojechałem bez komputera. I bez ścieżek bym siał. To komputer powinien gdzieś tutaj być. Tutaj. Może po stronie elektryki. O, tu jest. Popatrz. Gdzie to? Jest. No i ładny garaż zrobiliśmy, to teraz wszystko na miejscu. Widzę, że masz wiatraczek do tego Trazegi. Owies, ustawienie zastawki 1, ustawienie dźwigni 2. Czyli jedynka tutaj, czyli na samą ostatnią, na ostatnią dziurkę, zastawka. Tak? A dźwignia na dwójkę. Drodzy oglądający, jedziemy po owies. Wcześniej go zawarkowaliśmy już. Ciasne, ale własne, jak to mówią. Dobra, Przemek poda i będę ten. I będę ładował tutaj. Dobra. O! Ta, bo więcej nie wejdzie. Ile zostało? 24,6. No to dobrze. Koniec. Na razie można zamknąć, bo wsadzimy do siewnika, a resztę w łysie zostanie, nie? Powoli sobie pojedziemy. Wycofamy. I będziemy działać. Całe 6 hektarów owsa do zasiania. Powinniśmy dać radę dzisiaj, nie? Na pewno. Muszę taki myk zrobić, jeszcze raz pojechać do przodu. Dobra, teraz wycofamy dopiero. No, a chyba tutaj postawię, bo później nie wiem jak tam będzie ciasno. No tutaj, bo lepiej sobie stąd brać i wnieść. Co, wejdą te worki czy nie? Ile tam wejdzie? I co, już jest pełno, nie? Tutaj są odwiązane jak coś. Odwiążemy, próbę sobie zrobimy, tak jak powinno być. I wtedy wyruszymy w pole. 180 chcemy ustawić. To, bo na pewno się zawiesi coś, oszuka, bo on jest niemłynkowany, niewiany. Zajebałeś mi rękawiczkę. Dobra, na siew owsa to musimy 50 ustawić. O kurde, rok nieruszany. Masz w ogóle gdzieś to korytko, żebyśmy zbadali? Tam są korytka. Weź to odkręć. O pierdziele. 50 aż tam pokazuje. Dobra, weźmiemy według ich tabeli na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, na dwa jebnąłem, pomyliłem się. 35. Nie, ta miska za mała chyba będzie, co?
No dawaj, dub mocniej i tyle. 180 kilo, to musi być 3 kilo. Ile? 60, 3 kilo 60, będzie super. O kurde, jest. No, 3 kilo 670. No, dobra, to nawet. Śmieci są i tak dalej. Nawet bym nie ruszał. Nawet bym nie ruszał, co? Dobra. Chyba nie chcesz iść. Nie. Będzie dobrze. Ona się sama włączy, to trzeba ją włączyć. Sprawdzamy, czy silniczek działa. Otworzyło? No rusza się tutaj. O, ale ci otworzyło, bo tam są takie zapadki, nie? Są takie bolce. Aha, no są bolce, zachodzą. Dobra. No i dobra, mamy próbę kręconą zrobioną. Wszystko jest tak, jak powinno być. Wysiewamy 180 kg na hektar. Bo pewnie coś się zawiesi, bo mamy niemynkowany owiec. Bartek już przyszedł, bo też ma dzisiaj wolne. Będzie nam pomagał z Przemkiem. Owiec mamy tutaj załadowany do łyżki. Chłopaki nam będą dowozić na pole. Jeszcze raz taki kurs zrobią. I tyle, nie? Dzisiejszy odcinek kończymy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapę w górę zostawcie i subskrybujcie kanał. Będziemy tworzyć dla was filmiki dalej. W następnym odcinku zobaczycie siew owca u nas. Będzie trochę nagrań z drona, będzie fajny odcinek, więc do zobaczenia. Na razie.